Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Dzisiaj prezentuję swoją drużynę, która wspierać się będzie w pracy na rzecz lepszego Włocławka na osiedlu Małe Południe. Mówiłem już o tym niejednokrotnie, że bardzo mi zależy, żeby w Radzie Miasta mieć silne zaplecze, zaplecze ludzi kompetentnych, którzy dają moc, dają swoją wiedzę, dają umiejętności również, ale też energię i zaangażowanie. Przed Wami, Szanowni Państwo, kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Miasta z okręgu Małe Południe. Jest to dla mnie osobiście doskonała mieszanka, chociaż nie wszyscy są dzisiaj tutaj z nami obecni. Doskonała mieszanka wiedzy, doskonała mieszanka energii, zaangażowania, doświadczenia. To wszystko, co najlepsze, jest właśnie ze mną. Po raz kolejny jestem dumny, że te osoby wspierają mnie w walce o lepszy Włocławek. Szanowni Państwo, tak jak poprzednio, tak jak w ubiegłym tygodniu, przedstawię najpierw kandydatów, krótkie informacje o kandydatach. Następnie przekażę to, co kandydaci chcą zrobić jako radni dla swojego osiedla. Oczywiście to jest tylko część propozycji, te najważniejsze, ale pozwolicie, że Was zapoznam z tym. Na pozycji numer jeden, liderem listy w okręgu Małe Południe, listy SLD Lewica Razem, Piotr Kowal. Inicjator darmowych kursów komputerowych dla seniorów. Wiecie Państwo, że seniorzy dla nas, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dla mnie jako kandydata na prezydenta są szczególnie istotni. Poświęciliśmy im cały filar, bo mamy świadomość, że na osobach w wieku poprodukcyjnym musimy skupić się bardziej niż dotąd było w naszym mieście. Od 3 lat zaangażowany Piotrek jest w pomoc Polskiemu Związkowi Niewidomych. Ta współpraca jest utrzymywana. Wiem, że są bardzo dobre wzajemne relacje i też dużo wzajemnych korzyści z tego wynika. Zresztą na naszych listach również przedstawiciele Związku Niewidomych, Niedowidzących się znajdują. Znacie też Piotra Kowala jako społecznika, od wielu lat, mimo młodego wieku, zaangażowany w życie społeczne, samorządowe, miasta. Bardzo dużo mieszkańców Włocławka już o Piotrze mówi, że jest radnym. To tylko świadczy o jego zaangażowaniu, jego aktywności, którą na pewno świetnie spożytkuje, pracując na rzecz mieszkańców Włocławka w Radzie Miasta. Oczywiście Piotr Kowal pełni też funkcje partyjne, jest wiceprzewodniczącym regionu Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest sekretarzem Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc w strukturach partyjnych bardzo ważna osoba. Na pozycji numer 2, ale tak naprawdę zauważycie Państwo, że te numerki tak naprawdę nie mają znaczenia, bo każda z tych osób jest liderem i każda z tych osób, które dzisiaj prezentuję, wspaniale by z funkcji lidera się wywiązywała. Henryk Mielczarczyk, radny od 2 kadencji, od 2010 roku, radny, wykształcenie wyższe, pedagogiczne, ale przez wiele lat zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, major rezerwy Wojska Polskiego i aktywny radny, którego jak gdyby flagową inwestycją, czy na taką namacalną inwestycją jest Górka Saneczkowa i zagospodarowanie tego terenu, które przez wiele lat straszył mieszkańców przy ulicy Planty 2. Tam się znajduje dzisiaj Plac Zabaw, tam jest skwer, tam jest Górka Saneczkowa. To osobisty trud, osobiste zaangażowanie Henryka Mielczarczyka i namacalny dowód na to, że jest po prostu skutecznym radnym.
Dla mnie osobiście ważne jest w Henryku to, że on nie poddaje się, cały czas szuka rozwiązań. Właśnie ta górka słonecznikowa jest tego najlepszym przykładem, bo kiedy w poprzedniej kadencji była przygotowana, była właściwie gotowa do realizacji, po zmianach władzy została odepchnięta gdzieś na bok, ale trochę bocznym wejściem, ale angażując się i proponując to zadanie do budżetu obywatelskiego, udało się to zrealizować. Jest to, tak jak powiedziałem, dla mnie ważne, bo to jest taka cecha maratończyka, który nie poddaje się, który mimo, że jest jakiś kryzys, jest jakieś zwątpienie, walczy do końca. Na miejscu trzecim. Ważna postać, znana doskonale mieszkańcom Włocławka, Ryszard Chodynicki. No, właściwie nie wiem od czego zacząć. Oczywiście poseł na Sejm, w tą stronę pójdę. Poseł na Sejm w 2001 roku został wybrany przez mieszkańców Włocławka, chociaż nie tylko. Wcześniej pełnił funkcje samorządowe, był przewodniczącym Rady Miasta, ale mieszkańcy Włocławka doskonale pamiętają, że Ryszard Chodynicki był prezydentem naszego miasta w latach 94-98, więc jest doświadczonym samorządowcem, ale osobą też, która ten samorząd budowała i zna nie tylko od strony samorządowej, ale również od tej strony ustawodawczej, co jest nie bez znaczenia. Ryszard Chodynicki to przede wszystkim wojskowy, który ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, a w 1997 roku obronił doktorat na Akademii Obrony Narodowej na podstawie pracy Doskonalenie systemu edukacji obronnej Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem doświadczeń innych państw. Coś, co jest dzisiaj szalenie popularne, szalenie ważne, stąd też Ryszard Chodynicki jest adiunktem w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Myślę, że ważnym, albo że nawet jednym z istotniejszych rzeczy, które w życiu Ryszarda Chodynickiego się wydarzyły, to zaszczyt i obowiązek służby i prezentowania służby dla ojczyzny na misji w Libanie. To jest rzecz, która pokazuje, że ten człowiek ma charakter potrzebny tak bardzo nam w budowie lepszego Włocławka, czyli determinację, zaangażowanie i chęć przede wszystkim pracy. Kobieta, Dorota Górecka, aktywistka miejska, bezpartyjna, ale związana z samorządem przez wiele lat, właściwie przez 20 lat, osoba związana z sektorem prywatnym, więc bardzo doświadczona osoba, która wie od tej drugiej strony, też doskonale zna potrzeby mieszkańców Włocławka i to, jak nasze miasto, tworząc oczywiście wspólnotę, może o wszystkich mieszkańców Włocławka zadbać. Co jest niezwykle istotne, to bardzo uczciwa, bardzo pracowita i zawsze otwarta na drugiego człowieka osoba, co mnie osobiście bardzo mocno ujmuje w naszej kandydatce Dorocie Góreckiej. To rodowita włocławianka, mama, babcia również, chociaż nie wygląda, dwójki wnuków. Lokalna patriotka to jest coś, co jest też bardzo ważne, dlatego że lepszy Włocławek, który chcemy wspólnie budować, ma też budować, efektem budowy lepszego Włocławka ma być poczucie dumy z naszego miasta wśród mieszkańców Włocławka. My chcemy zmieniać to miasto w taki sposób, żeby mieszkańcy Włocławka mogli być ze swojego miasta dumni. A mam wrażenie, że akurat duma z naszego miasta to jest towar mocno deficytowy. Na pozycji numer 5, niestety rozchorowała nam się, jest na zwolnieniu lekarskim, więc nie ma jej tutaj, ale życzymy jej powrotu do zdrowia jak najszybszego i również walki o mandat, o zaufanie mieszkańców Włocławka, Marlena Korpalska, 41-latka, szczególnie dumna ze swojego syna Arkadiusza, który jest wychowankiem Włocławskiego Klubu Sportowego SMS Włocławek, a obecnie
gra w klubie Bałtyk Gdynia, więc piłkarz, ale taki piłkarz, o którym pewnie jeszcze nie raz, inaczej, z którego jeszcze nie raz mieszkańcy Włocławka będą dumni. Marlena Kropalska to właścicielka salonu kosmetycznego, dyrektor do spraw administracji i logistyki w jednym z włocławskich przedsiębiorstw, bardzo dużych przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, zaangażowana jest siłą rzeczy w sprawy włocławskiego sportu, przez wiele lat również związana z włocławską oświatą. Aleksandra Wołk. Dzień dobry Państwu. Ja nie tak dawno mówiłem, pokazując filar Zdrowi Mieszkańcy, o tym, że za cel stawiam sobie rozwiązanie problemu osób nietrzeźwych na szpitalnym oddziale ratunkowym. To nie jest tak, że sobie wymyśliłem ten postulat. To jest realna potrzeba mieszkańców Włocławka, którzy zgłaszają te potrzeby. Aleksandra Wołk jest moim ekspertem właśnie w tym zakresie, dlatego że przez wiele lat była dyrektorem Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Ale zanim została Aleksandra Wołk dyrektorem Miejskiej Izby Wytrzeźwień, ukończyła studia prawnicze na UMK, później studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i podatkowego. Jest też działaczką, która pracuje na rzecz kobiet, jest aktywną działaczką Forum Równych Szans i Praw Kobiet. Niezwykłą cechą, może niezwykłą w naszym samorządzie, ale bardzo ważną w naszym samorządzie jest to, że Aleksandra Wołk jest zawsze dostępna dla ludzi, zawsze otwarta na ich potrzeby i zawsze stara się te potrzeby zaspokoić i problemy rozwiązać. Takich ludzi w samorządzie po prostu potrzeba. Na ostatnim miejscu człowiek, z którym nie mamy kontaktu. Nie mamy kontaktu, stracił zasięg, aktualnie jest w Górach Stołowych wraz ze swoją małżonką, obiecał wiele, wiele miesięcy temu ten wyjazd, stąd siłą rzeczy wybrał żonę, podejrzewam, że to był wybór w jedną stronę, gdyby dokonał wyboru w drugą stronę, to podejrzewam, że miałby problemy duże w domu, więc uległ żonie, pojechali, są na wyjeździe w Górach Stołowych. Wiem, obserwuję ich cały czas, wspaniale sobie radzą. Można powiedzieć, że Marcin, bo o nim mowa, Marcin Lewandowski, ładuje akumulatory po to, żeby walczyć o możliwość reprezentowania mieszkańców osiedla Małe Południe w Radzie Miasta i wierzę w to bardzo mocno, że Marcin dużo dobrego dla włocławskiego samorządu wniesie. Marcin Lewandowski, jeszcze raz powiem to nazwisko, byliśmy tak umówieni, że wyświetlimy go, ale tak jak powiedziałem, zasięg stracił, zdobywa pewnie jakieś kolejne szczyty. No, przed nim szczyt jeszcze do zdobycia 21 października i myślę, że tak właśnie będzie. Marcin Lewandowski ukończył studia na kierunkach resocjalizacja, praca socjalna, uzupełnił to studiami podyplomowymi, jest absolwentem ostatniej edycji Szkoły Liderów. Zawodowo jest dyrektorem Domu Dziecka, obecnie POW Przystań i POW Ostoja w Lubieniu Kujawskim. Jest znanym społecznikiem we Włocławku. Współpracuje jako wykładowca z Kujawską Szkołą Wyższą. Współpracuje również z MOPR-em we Włocławku, z PCPR-em we Włocławku. Jest społecznym kuratorem rodzinnym w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Jako działalność społeczną, w działalności społecznej zainicjował i założył Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla Naszych Dzieci z siedzibą we Włocławku. Obecnie jest prezesem tego stowarzyszenia. Wiceprezesem stowarzyszenia z kolei jest w Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego
Aditus we Włocławku zrealizował wiele projektów, wśród nich Włocławska Liga Piłki Halowej w 2014 roku, Młodzież w Działaniu i również, co ciekawe, jest zaangażowany w rozwój trampoliny, dobrze, doskonale Państwu znanej. Mariusz Lewandowski, tak jak powiedziałem, jest aktywistą miejskim. Bardzo dużo obiecujemy sobie po tym, co wniesie do Rady Miasta Marcin Lewandowski, przepraszam. To są nasi kandydaci, to jest moja drużyna. Tak jak powiedziałem, lepszy Włocławek może być zbudowany tylko w oparciu o merytorycznych, silnych i pełnych energii i zaangażowania kandydatów. To jest mieszanka tego, co najlepsze na Małym Południu. Ta mieszanka właśnie wspiera mnie w walce o budowę lepszego Włocławka. Pozwolicie Państwo, że teraz przedstawię założenia naszych kandydatów do Rady Miasta dla okręgu Małe Południe. Poproszę. Oczywiście to jest punkt pierwszy, który przewija się wszędzie. Samochodów niestety, tak muszę powiedzieć, niestety przybywa. W związku z tym potrzeb parkingowych jest coraz więcej. Tu deklarujemy, że miasto wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi, w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi, będziemy budować nowe miejsca parkingowe po to, żeby mieszkańcy nie musieli gdzieś szukać dla swoich aut nie wiadomo gdzie tych miejsc. Realizacja inicjatywy Parku Młodego Włocławka, pamiętacie Państwo, my to proponowaliśmy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako uzupełnienie skweru, o którym już mówiłem przy okazji prezentacji Henryka Mielczarczyka, od ulicy Guzowskiej w kierunku Plant Drugich i Kapitulnej. Tam chcielibyśmy, żeby Park Młodego Włocławka powstał. Park Młodego Włocławka w skrócie to jest idea, która nie jest wcale nowa, nie jest naszym wymysłem. Świetnie sprawdziła się w Łodzi, świetnie sprawdza się w Bydgoszczy. Młodzi rodzice, którzy mają życzenie, mają chęć, ale nie zawsze mają gdzie posadzić drzewo na, jak gdyby z radości posiadania dziecka, będą mogli w Parku Młodego Włocławka takie drzewo posadzić, później je odwiedzać, podlewać również. Oczywiście miasto o to drzewo będzie dbać, ale to jest też fajna inicjatywa budowania więzi z miastem i budowania wspólnoty. To, na czym mi szczególnie zależy w realizacji koncepcji lepszego Włocławka. Remont nawierzchni asfaltowych ulicy Spółdzielczej, chociaż to nie jest jedyna ulica, która wymaga poprawy. Planty 2 chociażby to są ulice, które wymagają poprawy, które przynajmniej wymagają sfrezowania istniejącego asfaltu, położenia nowego. Również ulica Chłodna do tych potrzeb się zalicza. Za chwilę pewnie pokażemy, chociaż ja już o tym powiem. Nadal we Włocławku mamy problem, nierozwiązany problem ulic gruntowych. W ciągu najbliższej kadencji chciałbym ten temat zakończyć, czyli doprowadzić do sytuacji takiej, że w mieście, jakim jest Włocławek, nie będzie ulic gruntowych, bo w XXI wieku ulice gruntowe w mieście takim jak Włocławek to po prostu wstyd. Niestety ulice gruntowe są również na Małym Południu i tutaj to musimy zrealizować. Mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy osiedla Południe, do mnie, do radnego Mielczarczyka, do nas w trakcie konsultacji, które organizowaliśmy i rozmów z mieszkańcami, które co pół roku się odbywały, za każdym razem pojawiał się ten temat. Temat bezpieczeństwa na ulicy Długiej. Ulica Długa jest jedną z głównych ulic, które znajdują się w tym obszarze miasta. Jest to główny łącznik pomiędzy Zazamczem, albo jeden z głównych, pomiędzy Zazamczem a Południem. W szczególności w obszarze, w okolicach szkoły podstawowej numer 7, gdzie dzieci idą do szkoły, wracają ze szkoły, jest potrzeba, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. I nad tą poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicy Długiej będziemy pracować. Ja przypomnę Państwu, mówiłem już o tym, że moim celem w zbliżającej się kadencji
jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy na włocławskich ulicach nikt nie będzie ginął. Mamy dojść do poziomu zero ofiar śmiertelnych na ulicach Włocławka, zero osób, które giną na ulicach Włocławka. Dzisiaj to nadal jest za duża ilość, zresztą każda ilość powyżej zera jest za duża. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej numer 7. Obecnie buduje się tam żłobek integracyjny i dobrze, że się buduje. W jednym z filarów mówimy o potrzebie, że żłobki były darmowe. Natomiast jest to doskonała okazja, żeby ten teren zagospodarować. O tym również mieszkańcy w trakcie spotkań mówili, więc to znalazło się w programie radnych SLD Lewica Razem w okręgu Małe Południe jako cel do zrealizowania. Poproszę o kolejny slajd. Budowa wiatr przystankowych. To jest temat, który właściwie w każdym naszym programie się znajduje i w każdej kadencji jest realizowany. Natomiast cały czas mieszkańcy Włocławka mówią, że wiatr przystankowych jest za mało. Wiecie Państwo, bo mówiłem już o tym, że stawiamy sobie za jeden z celów, by poprawić dostępność autobusów MPK. Żeby poprawić poprawienie dostępności to jest jedno, ale komfort podróżowania to jest drugie. Naszym celem jest to, żeby autobusy kursowały nie rzadziej niż co 15-20 minut, przynajmniej łącząc te główne osiedla. Natomiast nawet 15-20 minut czekając na przystanku bez wiaty, kiedy pada, wieje i są niesprzyjające warunki atmosferyczne, no nie jest niczym przyjemnym. Stąd też wiaty przystankowe są dla nas ważne, chociaż nie tylko, ale to o tym w swoim czasie. Budowa placów zabaw. Tu mieszkańcy zwrócili uwagę, że jest potrzeba budowy takiego placu zabaw przy ulicy Dziewińskiej, chociaż to nie jest jedyna lokalizacja. Budowa sygnalizacji świetlnej to w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tu mieszkańcy zwrócili uwagę, że taka główna potrzeba to Kaliska Dziewińska. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej numer 10 na ulicy Starodębskiej pod budowę toru do jazdy na rolkach. To też w spotkaniach z mieszkańcami pojawia się w różnej formie. Część mieszkańców mówi o konieczności budowy toru do jazdy na rolkach, część mówi po prostu o wrotkowisku. Tak jak udało nam się doprowadzić, bo w każdym roku składaliśmy wniosek do budżetu miasta o budowę miasteczka ruchu drogowego i miasteczko ruchu drogowego powstało przy szkole podstawowej numer 23. Tak chcielibyśmy, żeby tor do jazdy na rolkach powstał przy szkole podstawowej numer 10. No i to, co jest równie ważne i w filarze przyjazne, komfortowe miasto się znajduje w elemencie zielony Włocławek, czyli jeszcze zazielenianie miasta, nasadzenie drzew oraz krzewów. Drzewa i krzewy są niedoceniane, ale mają bardzo dobry wpływ na poprawę atmosfery, poprawę jakości powietrza, więc to też jest dla nas ważne. To jest uzupełnienie też pakietu ekologicznego, które chcemy zrealizować, ale dzisiaj nie o tym mowa. I to jest już ostatni slajd, który chcę Państwu zaprezentować. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i też ważne, dla dorosłych osób dotkniętych niepełnosprawnością. Chcę zwrócić uwagę, że w tej kadencji udało mi się osobiście w formie interpelacji doprowadzić do sytuacji takiej, że we Włocławku powstają place zabaw również wyposażone w zabawki dla osób niepełnosprawnych. Taki plac zabaw chociażby przy ulicy Konopnickiej powstał. To jest standard w innych samorządach. Ja chcę, żeby to był też standard w naszym mieście. Natomiast tu proponujemy oprócz takich standardowych działań specjalny plac sportowo-rekreacyjny, który na świeżym powietrzu będzie ułatwiał chociażby częściową rehabilitację. Mieszkańcy Włocławka, nawet po ostatniej prezentacji filaru, pani mnie tutaj złapała w ogrodach i powiedziała, żebym coś z tym zrobił.
Mieszkańcy Włocławka narzekają na czystość naszego miasta. Oprócz tego, co jest w obowiązkach miasta, również trzeba ułatwiać mieszkańcom Włocławka po prostu dbanie o tą czystość. Stąd zwiększenie liczby koszy, ilości koszy na śmieci na osiedlu Południe, ale nie tylko, to tak naprawdę dotyczy całego miasta. Poczucie bezpieczeństwa. To jedna z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. Wiemy doskonale, że monitoring miejski to poczucie bezpieczeństwa poprawia i ułatwia również pracę służbom porządkowym. Stąd też na każdym osiedlu tą rozbudowę monitoringu miejskiego deklarujemy i na pewno Małe Południe jest takim miejscem, gdzie ten monitoring przyda się i będzie dobrze służył właśnie w dbanie o bezpieczeństwo, właśnie w dbanie o jakość życia mieszkańców. Z naszej strony to wszystko, Szanowni Państwo, chyba że kandydaci chcą jeszcze coś powiedzieć. A jednak co? No proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Włocławka, kiedy Krzysztof Pogódzki, nasz kandydat na prezydenta, w tamtym tygodniu prezentował w tym miejscu swoją drużynę w okręgu numer 2, powiedział, to jest mój dream team, który będzie walczył o mandaty w okręgu numer 2. Ja chcę powiedzieć, że śmiało mogę stwierdzić, że dzisiaj te osoby, które są z nami, tych, których z nami nie ma, tworzą taki nasz kolejny dream team, który mam przyjemność prowadzić, współprowadzić z Krzysztofem i być współuczestnikiem w tworzeniu tej drużyny lepszego Włocławka w okręgu Małe Południe. Mi się wydaje, że oprócz tej skuteczności, która jest cechą nadrzędną u wszystkich kandydatów na radnych, szczególnie wydaje mi się u tych, których dzisiaj zaprezentowaliśmy, ważną cechą jest również pokora. Nie mówię o tym przez przypadek, dlatego że mam wrażenie, że akurat w tym okręgu niektórym radnym tej pokory zabrakło, czego mieszkańcy nie raz, nie dwa dali wyraz. My chcemy dzisiaj stworzyć taką lepszą, pokorną drużynę, która będzie się wsłuchiwała w problemy mieszkańców Włocławka. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy skuteczni, ale jeżeli będziemy wsłuchiwać się w potrzeby i będziemy planować nasze działania w konsultacji z mieszkańcami, wsłuchując się w ich opinię, to naprawdę możemy sprawić, że to osiedle, które w naszej opinii jest nieco pomijane, jest niedoinwestowane, może stać się piękną częścią naszego miasta. Nie bez powodu mówimy tutaj o zalesianiu, o upiększaniu pod względem zieleni naszego miasta. To może być właśnie ta dzielnica, która gdzieś ten etap zdominuje, gdzieś ten obszar zdominuje w naszym mieście. Wyróżniałaby się wtedy ta dzielnica na tle innych, bo fajnie by było, gdyby każda z dzielnic czymś takim charakterystycznym się wyróżniała. Małe Południe może być właśnie takim miejscem, które w tym temacie, o którym wspomniałem, będzie się wyróżniać. Plan jest ambitny dla naszego osiedla, ale są to wszystkie inwestycje, wszystkie pomysły, choć może nie wszystkie, ale wszystkie, które przedstawiliśmy, które konsultowaliśmy przez 4 lata z mieszkańcami. To są założenia na całą kadencję, także osoby, które martwią się tutaj o zabezpieczenie środków, martwić się o to nie muszą, dlatego że te wszystkie inwestycje po prostu muszą być wykonane po to, żeby to osiedle się rozwijało. Jeżeli tego czy inna władza nie zrealizuje, to po prostu to osiedle będzie się zwijać, a na to z naszej zgody nie ma. Dziękuję. Szanowni Państwo, wiecie już, jakie mamy plany w stosunku do Małego Południa. Ja jeszcze dodam dwa zdania, że jest to osiedle, które ma olbrzymi potencjał i geograficzny, i chociażby powierzchniowy, bo przecież duża część kokoszki starej została pod koniec lat 80., na przełomie lat 80. i 90. po prostu wyburzona i dzisiaj tam powstają nowe bloki, ale nie tylko bloki mogą tam powstawać, tam również jest fantastyczne miejsce na rozwój budownictwa jednorodzinnego. O tym rozwoju budownictwa ogólnie będziemy Państwa informować już w poniedziałek, na co szczególnie Państwa zapraszam. W poniedziałek kolejna nasza konferencja tutaj w tym miejscu i wówczas pokażemy filar dostępne mieszkania. Dziękuję Państwu, chyba że macie jeszcze, przepraszam, macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Nie macie? Dziękuję i zapraszam na kolejne nasze spotkanie.